Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. W dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Dwaj pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni uzyskali pozytywny wynik testu. Tę informację potwierdził nam dzisiaj dyrektor jednostki Tomasz Drejer. Bardziej restrykcyjnie podchodzimy do zaleceń, czyli maseczki, dezynfekcja rąk, przyjmowanie interesantów jest tylko i wyłącznie na wydzielonym stanowisku na korytarzu, także ktoś, kto przychodzi do Zarządu Dróg, ma do dyspozycji telefon, dzwoni po pracownika, pracownik podchodzi, jest biurko, szyba, obowiązek noszenia maseczek i tak zachowania odległości pomiędzy pracownikami też. Brygady są porozsuwane w taki sposób, żeby nie miały kontaktu w szatni i na stołówce. Także staramy się jakby zachować rozsądek i zachować dystans i zabezpieczyć pozostałych pracowników przed narażeniem się na zarażenie. Jeden z pracowników przechodzi infekcję bezobjawowo, przebywa w domu. Sanepid w związku z tym, że od momentu ostatniej bytności tego pracownika w pracy minęło 6 dni, to nie zalecił żadnym osobom przejście na kwarantannę. Natomiast w przypadku drugiego pracownika, jest to pracownik fizyczny, we wtorek, czyli 6 dni temu był w pracy ostatni raz. Przechodzi troszeczkę inaczej chorobę, ponieważ no, ma chorobę współistniejącą, przebywa w tej chwili w szpitalu. Jak nas poinformował dyrektor, powstała lista osób, które miały kontakt z hospitalizowanym pacjentem, a decyzja o kwarantannie zapadnie w sanepidzie.